Dziś czytanej Ewangelii świętego Jana mamy o dwóch sposobach przyłączenia się do Jezusa. To przyłączenie nie musi być takim powołaniem na apostoła, czy powołaniem do życia zakonnego, ale powołaniem do życia w bliskości z Jezusem. Do takiego życia naprawdę chrześcijańskiego, gdzie Jezus się liczy, że jest najważniejszy, gdzie my liczymy się z Jego zdaniem, gdzie my żyjemy w przyjaźni z Jezusem. Najpierw to, co znajdujemy w innych Ewangeliach, kiedy Jezus powołuje apostołów, takich jak Andrzeja, Piotra, Jakuba i Jana. Jezus spotkał Filipa i powiedział do niego: pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Tamto pierwsze było: pójdź za mną. Mocne słowa Jezusa, które mogą się objawiać w naszym życiu dzisiaj, wtedy, kiedy jesteśmy na modlitwie, ale także w nieoczekiwanym momencie życia, po przeczytaniu dobrej książki, czasami w jakimś momencie filmu, kiedy rzeczywiście Jezus przemawia, przynagla, jest silne przekonanie, że muszę coś zrobić, muszę inaczej zacząć żyć. A drugie jest zupełnie inne. Opowiadanie, świadectwo, powiedzenie, że coś wskazuje na to, że po prostu żyję inaczej. Poznałem Jezusa, jestem blisko Niego, mówię o tym. Natanael do tego, który mówi, że Filip znalazł. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? W tym naszym świadectwie możemy się spotykać z wieloma zastrzeżeniami, wątpliwościami, osłabieniami mocy tego świadectwa. Co może być odpowiedzią? Chodź i zobacz. Znamy już to powiedzenie z wczorajszej Ewangelii. Chodź i spróbuj, przyłącz się, trwaj. Zobacz, jak ja żyję, jak ja trwam. To jest nieraz mocniejsze od najwspanialszego świadectwa, od gorącego orędzia jakiegoś ewangelizatora. Przy dzisiejszych bardzo wielu sposobach głoszenia Ewangelii wprost, zwanej nowej ewangelizacji, ewangelizacji z mocą, nie możemy zapominać o tym, że pierwszy sposób głoszenia Ewangelii przez Kościół w Dziejach Apostolskich to jest życie wspólnoty wierzących. Patrzący z zewnątrz widzieli miłość, wspólnotę dóbr, wspieranie się wzajemne i trwanie na modlitwie. To wystarczyło, żeby się wciąż przyłączali nowi do tej wspólnoty Kościoła. Spróbujmy tak żyć i spróbujmy, tak jak Filip, mówić o tym. Pójdź i zobacz. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.